Dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże, witajcie serdecznie. Witam Cię, Pawle, na naszym, Waszym kanale. Cześć, Paweł. Witam serdecznie, hej. Dajcie znać, czy nas słychać i czy widać, a szczególnie, czy widać i słychać Pawła. I za chwilę zaczniemy oczywiście modlitwą, ponieważ dzisiaj temat dość delikatny, ale bardzo ważny. Myślę, że temat, który niejednokrotnie jeszcze się będzie tutaj pojawiał, ponieważ widać mocne natężenie ku różnego rodzaju wypaczeniom, które się stają faktem, a może inaczej, które po prostu po latach zaczynają jak brudna woda wychodzić na wierzch w różnych wspólnotach, czy też po prostu w społecznościach, które traktują Boga bardzo przedmiotowo. A zatem patrzę na czat, czy nas słychać, czy nas widać. Dobra, to w takim razie oczywiście zacznijmy modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Niech była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Rito, módl się za nami. Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święta Mario Goretti, ponieważ dzisiaj jest jej liturgiczne wspomnienie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najpierw chciałbym zacząć od wpisu, od komentarza, który pojawił się pod zapowiedzią naszego dzisiejszego materiału. Tutaj w zakładce Społeczność właśnie na kanale Moc Słabości. Oczywiście każdy tego rodzaju wpis ja traktuję bardzo poważnie, niezależnie od tego, jakie były intencje. Tutaj Dorota, już nie będę czytał całego loginu, tą naszą zapowiedź naszej dzisiejszej transmisji, skomentowała tak. A ja planuję samobójstwo i nie byłam i nie jestem gangsterem. Jak widzimy, ten temat związany z samobójstwem, czy w ogóle to, o czym dzisiaj, Paweł, będziesz opowiadał, historia prawdziwa, historia oparta na faktach, to nie jest jakby jakiś rodzaj twojej fikcji literackiej, prawda? To nie jest fragment książki, chociaż przecież twoje książki też bazują na faktach, ale będzie to opowieść bazująca na rzeczywistości, na takich faktach, które naprawdę miały miejsce, tak jak i ten wpis, który rzeczywiście się wydarzył. Przeczytałem go dlatego, ponieważ nigdy nie należy lekceważyć czyichś uczuć, czy też po prostu tego, że ktoś, no właśnie chociażby taki wpis czyni, pisząc, że planuje samobójstwo, a mi tu pada deszcz, fajnie. I w związku z tym, żeby tutaj nie przedłużać, to od razu, Paweł, zapytam Ciebie konkretnie, opowiedz nam jako takie wprowadzenie w ten temat właśnie tę historię sekty, gdzie pojawia się i przyjaźń, i przecież gwałt. Tego słowa nie mogłem użyć gdzieś tam w opisie, żeby nas tu nie poblokowano, czy też po prostu kwestia samobójstwa. Co to za historia, Paweł? Pierwsza kwestia kwoli wyjaśnienia. Niektórzy mogą powiedzieć, no, że mogłem sobie coś wymyśleć, skądś tam usłyszeć, dodać i tak dalej, ale ja nie widzę kompletnie takiej potrzeby, dlatego że poruszamy temat bardzo konkretny i na te tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, jest bardzo dużo informacji w internecie, na różnych blogach, portalach, wystarczy wpisać frazę i wyskoczy nam tego mnóstwo, więc kompletnie nie widzę potrzeby i zasadności, żeby na przykład tutaj się zastanawiać, czy to mogło mieć miejsce, czy nie mogło, a może on sobie wymyślił, no bo po co, jeżeli bym miał przykładowo coś wymyślać, to wolałbym z internetu przeczytać jakąś autentyczną historię, byśmy ją sobie wtedy omówili. Także prosiłbym, żeby nie podchodzić do tego w ten sposób. Akurat historia, o której mówię, zdarzyła się dosyć dawno temu,
ale z kilku powodów postanowiłem o niej powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza kwestia i bardzo dla mnie ważna to to, że są wakacje. I podczas wakacji sekty mają bardziej, mają wzmożoną działalność. I to jest jedna kwestia bardzo ważna. A druga, jeszcze ważniejsza, to jest to ta, że sytuacja ta dotyczyła, śmiało mogę powiedzieć, mojej przyjaciółki. Nie koleżanki, nie znajomej, tylko mojej serdecznej przyjaciółki. Historia ta leżała mi na sercu naprawdę długo. Z racji tego, iż ona znalazła swój finał prawny, więc no jakby tutaj nie miałem już więcej do niczego do zrobienia, ale zwahałem się nad tym, czy o tym powiedzieć w internecie, czy nie powiedzieć. Chodzi mi tu o mój profil, że mogłem o tym na swoim profilu powiedzieć, na pewno by nie miało to takiej nośności jak tutaj, ale wahałem się z tym. Ale z racji tego, iż poruszyłeś po pierwsze temat sekt ostatnio, ten temat się dosyć często przewija. Mam też ja osobiście pewne styczności z grupami, które są albo na krawędzi działalności, które się wpisują w sektę, albo nimi są. Także tutaj chciałem to na początku wyjaśnić. Teraz przejdę do tej sytuacji, bardzo smutnej sytuacji, przykrej dla mnie. Chociaż znam ich kilka, ale powiem o tej jednej takiej, która mi najbardziej dotknęła. Pewnego razu w internecie, było to naprawdę sporo lat temu, bliżej 10 jak 5, także około tam 6-7 lat wstecz, zaczęła mnie w internecie w taki delikatny sposób zaczepiać pewna dziewczyna. No i wiesz, Przemku, sam w internecie tutaj dużo działasz, więc wiesz, że takich tam różnych zaczepek jest wiele. A ta dziewczyna mnie tak zaczęła subtelnie zagadywać o kwestie takie internetowe, a kiedy w nią szedłem, wszedłem z nią w konwersację, okazało się, że ona gdzieś tam mnie próbuje zaangażować w jakieś swoje działanie bardzo, bardzo niszowe, ale jednak ewangelizacyjne, gdzieś tam działała sobie na przestrzeni, w przestrzeni maili, gdzieś mailowo wysyłała jakieś przez takie teksty ewangelizacyjne i powiem ci szczerze, że nie chciałem w to się angażować, dlatego że małe było przełożenie takie realne na jakieś efekty, przynajmniej ja tak to widziałem. Ja wiem, że nie powinno się w ten sposób rozpatrywać, ale chodzi o to, że ja byłem mocno zaangażowany w swoje sprawy, więc naprawdę tutaj nie mogłem aż tyle czasu poświęcić na te jej działania. Ale jednak jakoś niezręcznie mi było jej odmówić i wdałem się w nią w dyskusję i mówię, słuchaj, na rzecz tego programu nazwijmy ją Kasia. Ja mówię, słuchaj Kasiu, to może zróbmy to inaczej, ja już troszeczkę w internecie działam, to może ty podepniesz się z tym, co chcesz robić, jakby gdzieś koło mnie, pode mnie i tutaj sobie będziesz te treści tam spokojnie upubliczniała, ja ci w tym pomogę, dlatego że jestem administratorem tam na różnych grupach i tak dalej, i tak dalej. Ale Kasia zaczęła ze mną rozmawiać, ja w sumie w nią, na początku te nasze konwersacje takie pisemne, to były wymiany jakichś tam maili, później na Messenger przerzuciliśmy się, były naprawdę sporadyczne, ja wtedy byłem zajęty wieloma sprawami, zresztą Kasia nie miała pokazanej twarzy w internecie, ona była bardzo ukryta, więc pomyślałem sobie, może jakieś fejkowe konto czy coś, więc podchodziłem do tego bardzo sceptycznie. Ale z upływem czasu, tygodni, miesięcy, zaczęliśmy się wzajemnie poznawać. I Kasia zwierzyła mi się, że jest dziewczyną, która cierpi, ja nie chcę tutaj mówić niektórych szczegółów, bo ona nie została zidentyfikowana, ponieważ ona wciąż działa tutaj w internecie, ale załóżmy, że ma porażenie mózgowe. Jest nie w pełni, jest, była w jakimś tam stopniu niepełnosprawna, i wtedy mnie to trochę ujęło za serce, że dziewczyna jednak chce działać. Mieszka gdzieś na bardzo, bardzo dalekiej prowincji w Polsce, to nawet nie jest wioska, to jest domek w głuszy leśnej i z racji tego, że nie była niepełnosprawna, to jeszcze miała trudności również z poruszaniem się, więc z tego domu nie wychodziła, więc bardzo taka zamknięta dziewczyna fizycznie, ale również zamknięta w jakiejś takiej przestrzeni swojej prywatnej, jakby umysłowo to może nie do końca trafione słowo, ale również taka zamknięta w sobie. I z czasem, kiedy wymienialiśmy między sobą informacje, różne rzeczy, ona mi tam pisała, jaki obiad dzisiaj zrobiła, jaką zupę ugotowała, dziewczyna ma tam około 40 lat, zaczęliśmy się poznawać. Ja zobaczyłem, że ona faktycznie cierpi, że jest bardzo samotna i pomyślałem sobie, no jak ja mogę tej dziewczynie pomóc, dlatego że okazało się, że mimo
iż jest dziewczyna cierpi na jakieś tam porażenie, to jest inteligentna. Jest naprawdę błyskotliwa, inteligentna i posiadała jeszcze taką zaletę, to chyba było spowodowane również jej dysfunkcją fizyczną, że po prostu mówiła prawdę prosto z mostu. Jak jej coś nie podobało w moim zachowaniu, czy we mnie, od razu mi waliła między oczy. I na początku mnie to naprawdę irytowało, bo ja nie byłem za bardzo przyzwyczajony, że ktoś po prostu między oczy wali mi tu prawdę i trochę mnie to na początku wkurzało i tak się z nią troszeczkę na początku kłóciłem, ale zauważyłem, że ona taka jest po pierwsze, a po drugie ona była bardzo grzeczna i ona za takie zwrócenie mi uwagi mnie bardzo później przepraszała i mi zrobiło się głupio, bo myślę sobie, Paweł, no nie zachowuj się już jak jakaś baletnica, po prostu przyjmij to na klatę, mimo że czasami zaboli, bo ona też takie tykała na przykład kwestii moich błędów ortograficznych, gdzie jestem dyslektykiem, mimo to ona mówiła, to weź się za robotę, zacznij się uczyć wreszcie, takie prosto z mostu, no i trochę mi to irytowało. Miały dni, miały tygodnie, miały miesiące, coraz bardziej się poznawaliśmy i ja postanowiłem pewnego dnia się zaangażować w moje działania. Pomyślałem sobie, a da mi jakieś zadanie. Ja wtedy troszeczkę pracowałem nad upublicznianiem mojej książki pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę, tutaj ona na górze gdzieś jest, i poprosiłem Kasię, żeby się zaangażowała troszeczkę w marketing tej książki, dlatego że no, pozycja była niszowa, wydawnictwo nie angażowało się kompletnie w jej reklamę, więc ja powiedziałem, Kasiu, w taki i taki sposób będziesz działała i razem opracowaliśmy jakiś plan. I co zauważyłem? Kasia w miarę tych działań, im dłużej działała, ona się bardzo szybko zaczęła rozwijać. Po prostu zadania przed nią pewne stawały, jakieś problemy internetowe, problemy z ludźmi, sytuacyjne różne i ona bardzo dzielnie je pokonywała i bardzo szybko się rozwijała. Jakoś jakby odblokowała mi intelektualnie, odblokowała mi jakoś tak duchowo i ogólnie bardzo szybko poszła do przodu i ten rozwój jej bardzo mocno zaczął postępować, co mnie niezmiernie cieszyło. I co się stało? Kasia tak się rozwinęła, że później zaczęła prowadzić jakieś swoje tam fora, jakieś grupy, zaczęła kontaktować się z innymi ludźmi i w pewnym sensie jakby wypłynęła na świat. Jak tak tutaj będę takimi troszeczkę nieociosanymi słowami dysponował, ale właśnie jakby wyszła między ludzi, ale nasza przyjaźń się wciąż rozwijała. Była mi to bardzo blisko osoba, tym bardziej, że przyjaźniliśmy się w czasie, kiedy ja mieszkałem za granicą. Mieszkałem to trochę mocno słowo, dlatego że to były momenty, kiedy ja też byłem bezdomny, a było to chyba 2 czy 3 razy i ona w tym trudnym czasie przy mnie była. My korespondowaliśmy z sobą, dzwoniliśmy do siebie, więc ona naprawdę cały czas przy mnie była jako jedna, jedyna taka osoba, która znała moją sytuację, więc tutaj się mocno zbliżyliśmy i śmiało mogę powiedzieć, że to był ten moment chyba, kiedy między nami powstała przyjaźń. Były trudne sytuacje, ja byłem w internecie dużo też atakowany za moją działalność ewangelizacyjną. No w sumie każdy to zna, jeżeli ktoś się takimi rzeczami zajmuje, to wie, jak to wygląda. Poza tym też różne recenzje książek byłem hejtowany też w taki sposób zwykły, taki brutalny. I tutaj ona mi cały czas, ta dziewczyna wspierała, cały czas przy mnie była. Ja jakoś poruszony jej postawą, dlatego że ona nie była wyrachowana, ona z tego nic nie miała. Starałem się też jej to oddać i gdzieś jej tam wprowadzać ją w różne takie przestrzenie, żeby ona się cały czas mogła rozwijać. I ta dziewczyna naprawdę się bardzo rozwinęła, aż do pewnego momentu. W pewnym momencie, kiedy ona już tak bardzo dobrze sobie radziła, tu nie chcę przedłużać, bo długo bym mógł mówić o jej różnych działaniach na różnych polach, jak ona sobie, no świetnie sobie radziła, nawet dużo lepiej ode mnie w niektórych przestrzeniach. W pewnym momencie Kasia zaczęła gasnąć. Ja tak nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje. Jakby ja wtedy byłem bardzo zapracowany, bo ja właśnie mieszkałem za granicą, pracowałem po 12 godzin na budowach, do tego dojazdy do domu, do pracy, to była godzina czasu, więc byłem bardzo zaangażowany i nie miałem za bardzo czasu na jakiekolwiek znajomości, nawet z rodziną nie mieliśmy czasu rozmawiać. Kiedy wracałem do domu, kończyłem pisanie kolejnej książki, więc no, zasypiałem nad klawiaturą. I Kasia w pewnym momencie powolutku jakby z tej naszej relacji się wycofywała, ale ja nie widziałem, że ona się wycofuje, tylko myślałem, że gdzieś jej działania idą w inne strony, czyli rozwija się w innych gałęziach, tym bardziej, że ona też poznała innych ludzi, zawierała tam inne znajomości, co mnie bardzo cieszyło i jednak gdzieś tutaj znikała. I pewnego dnia Kasia zniknęła całkowicie.
Ja na początku tego nie zauważyłem. Zauważyłem to po jakimś tam czasie, nawet nie wiem po jakim, ale zniknęła całkowicie. Wtedy to już było kilka lat naszej znajomości, w tym może 4-5 lat przyjaźni. No także zauważyłem, że jej nie ma. W sumie wtedy może miałem jakieś wolne w pracy czy coś, zauważyłem, że jej nie ma i zacząłem się no, po prostu martwić, zacząłem jej szukać, ale nigdzie jej nie było. Nie odpowiadała na maile, nie odpowiadała na Messenger, na żadne różne telefony, nie odbierała telefonu, nic. Kompletnie dziewczyna zniknęła. I pomyślałem sobie, jakieś ma zajęcie, no, coś tam zajmuje się czym innym. Nie miałem kompletnie pojęcia, co się stało. I pewnego dnia ona odezwała się do mnie i powiedziała, że poznała chłopaka, że świetny chłopak. I tak mówiła do mnie w taki sposób, jakby chciała się przede mną pochwalić, dlatego że no, dziewczyna około 40, załóżmy 30, nie chcę mówić ile miała lat, no ale 30 tam ileś lat, no wcześniej nikogo nie miała, a tutaj poznała chłopaka i tak jakby w takiej formie do mnie to mówiła już troszeczkę inny, nie jak do przyjaciela, tylko chciała się trochę pochwalić. No ja mówię, super, no to gratuluję i zacząłem coś się wypytywać, ale ona już nie mówiła mi tyle, co wcześniej, nie chciała za bardzo powiedzieć, kim on jest, czym się zajmuje i tak dalej, ale pewnego dnia przysłała mi jego zdjęcie i zauważyłem na tym zdjęciu, że chłopak naprawdę świetnie wygląda. Jest jakimś, był nawet chyba jakimś kulturystą, no super wyglądał. Boże, jak w żurnalu to przesadzę, ale naprawdę bardzo dobrze wyglądał. I troszeczkę mi się zapaliła tutaj kontrolka. Nie chcę, żeby to wyglądało okrutnie, ale w pewnym sensie sobie pomyślałem, dlaczego taki koleś, który tak wygląda, wchodząc na jakikolwiek forum, ponieważ no, realia internetu znam, od razu byłby obklejony jakimiś dziewczynami, które wyglądają, no można powiedzieć super, nie? No, wiem jak to, ta rzeczywistość wygląda, ale pomyślałem sobie, że no, mógł się zauroczyć w Kasi duchowości, ponieważ była dziewczyną religijną, była dziewczyną duchowioną, często się modliliśmy razem, mógł się po prostu też zachwycić jej osobowością, no coś tam mogło powstać, nie mi to oceniać, ale tak wtedy sobie pomyślałem. I jeszcze kilka było naszych kontaktów, po czym Kasia całkowicie zniknęła. Zniknęła całkowicie, pomyślałem sobie, no teraz jak już wiem, że ma chłopaka, no to jednak musiała go postawić na pierwszym miejscu, chociaż ja nie widzę konfliktu między przyjaźnią a miłością, no ale tak sobie pomyślałem, że tak to zadziałało, może chłopak zazdrosny czy coś, odizolował i byłem przekonany na 100%, że tak się działo. Minęło, trudno mi dzisiaj powiedzieć, może rok czasu, może półtory roku minęło i gdzieś się dowiedziałem, że Kasia gdzieś w internecie jest. Zacząłem jej szukać, znalazłem ją. Ja teraz tak nie wszystko szczegółowo będę mówił, ponieważ wszystko pamiętam, ale znalazłem Kasię i zacząłem z nią rozmawiać, tak jak kiedyś, po przyjacielsku. Zauważyłem, że dziewczyna była całkowicie wycofana, była całkowicie zamknięta, to już kompletnie nie był ten człowiek i nie miałem pojęcia, co się działo i powiem szczerze, no to może nieładnie z mojej strony, ale zacząłem ją ciągnąć za język. Po prostu zacząłem ją wypytywać, bo nie chciało mi się wierzyć, że tyle pracy, które ja włożyłem w tą dziewczynę, ja wiem, że to może nieelegancko wygląda, co teraz mówię, ale naprawdę starałem się, żeby ona w pewnym sensie wyszła do ludzi. I to był jakiś mój duży trud, dlatego że poczuwałem się w obowiązku, uważałem, że tę dziewczynę stać, ją było na to stać, dlatego że była super dziewczyną i jest w sumie super dziewczyną i jest inteligentna. Dlatego pomyślałem sobie, idź do ludzi, wyjdź, kogoś poznasz i tak dalej. Całkowicie zamknięty człowiek wrócił do mnie i byłem zdruzgotany tym. Zacząłem ciągnąć za język i ona mi w pewnym momencie powiedziała, że miała albo próbę samobójczą, albo usiłowanie, albo już była na krawędzi, ale co z tych rzeczy? Ja byłem w ciężkim szoku, nie wiedziałem, co się stało, pomyślałem sobie, tak uduchowiona dziewczyna, tak rozmodlona, z takim pięknym sercem, mieliśmy takie wspaniałe racje, co się mogło stać? Od razu mi do myśl przyszedł ten chłopak. I w miarę już tego, jak ja to przyjąłem, co ona mi powiedziała, nie oceniałem jej, nie osądzałem jej, tylko przyjąłem i zacząłem po prostu z nią serdecznie rozmawiać, ona mi powolutku zaczęła mówić, jak ten chłopak ją zmanipulował. I akurat tutaj, co jest ważne, dlatego o czym mówię.
Ja byłem wtedy w trakcie, jestem w trakcie pisania książki, gdzie dużą część jej zabierają właśnie manipulacje z sektą, dlatego sekciarskie manipulacje, dlatego że tam opisuję też sektę. I byłem wtedy mocno zaangażowany właśnie w te materiały. Poza tym kiedyś, to było około 12 lat temu, poznałem dziewczynę, która no, ona nie była, z tego co ja się orientuję, dlatego że ona nie była zbadana przez egzorcystę, ale ona nie była opętana, tak po mojemu, na pewno była zniewolona. Myślę, że nie tym zniewoleniem. I wtedy jak tą dziewczynę poznałem, ona była w bardzo złym stanie i ja tak chciałem ją troszeczkę z tego wyciągnąć i w pewnym sensie mi się to udało, ale po co o tym wspominam? Po to, że wtedy bardzo mocno zaangażowałem się w książki o zagrożeniach duchowych. Dużo na te tematy czytałem i stąd miałem jakąś tam wiedzę. I tutaj, kiedy z Kasią zacząłem rozmawiać, zacząłem wgłębiać się w to, co się stało, zauważyłem, że ten chłopak wykorzystał w odniesieniu do niej stricte techniki manipulacyjne właśnie z sekty. Czyli pierwsze, co zrobił, to obrzydził jej relacje ze mną. Czyli zaczął powolutku, podprogowo atakować mnie. Zaczął ją bombardować właśnie taką fikcyjną miłością, taką miłością wirtualną, czyli mówił jej tam czułe słowa, czy coś, no czego ja jej akurat nie dawałem, ale on to zaczął ją bombardować. Później zacząłem mocno doceniać. Ja też ją doceniałem, ale on to robił po prostu z taką mocą przesadną. Zaczął mówić o jej pięknie, o jej cielesności. Zaczął jej dawać to, czego ta dziewczyna wcześniej nie miała. I pierwsze co, to jest to właśnie bombardowanie miłością, drugie, zaczął ją izolować ode mnie. Dlaczego? Ponieważ ja byłem i w sumie mogę wtedy powiedzieć jedynym przyjacielem, z którym ona rozmawiała szczerze. I on wiedział, że jeżeli ona zacznie mi cokolwiek przekazywać na temat ich relacji i mi się zapali kontrolka, czerwone światełko i tutaj gdzieś będę mógł na początku przynajmniej ten związek kontrolować, mieć jakiś wgląd w to i jak coś zauważy, że jest nie tak, zacznie ją ostrzegać. I co ten chłopak zrobił? Odciął Kasię ode mnie, odciąłem od wszystkich osób, które mogły jej cokolwiek tam powiedzieć, dlatego że ja nie byłem jedną osobą, która ją znała, tylko że ja byłem na tym etapie przyjaźni, inne osoby były na etapie znajomości, ale odizolował ją od wszystkich jej znajomych i później namówił ją na spotkanie. Pojechał na spotkanie, wybrał takie miejsce, gdzie Kasia akurat była poza domem, ona jeździła w takie miejsce poza dom, tam miała po prostu kuracyjne kwestie, on tam do niej pojechał, miał wszystko już przygotowane, no i tam po prostu doszło do, nazwijmy to gwałt, doszło do gwałtu i to było jedno, co było dramatyczne, ale drugie, co było moim zdaniem jeszcze gorsze, on to nagrał. Gdzieś jakiś miał ukrytą kamerę, telefon, nie wiem, nagrał to. I co się później stało? Po tym całym zdarzeniu oni się rozstali, to znaczy on pojechał gdzieś, ja to mówię tutaj z grubsza. I później po jakimś czasie, dosłownie po kilku dniach on zaczął Kasię szantażować tym filmikiem, że go upublicznie, jeżeli nie dostanie jakichś pieniędzy. I wtedy przyznał się, że on był po prostu w związku z kobietą, z dziewczyną. Mało tego, on wtedy do Kasi przyjechał z tą dziewczyną. On razem z tą dziewczyną do Kasi przyjechał, tylko że ona czekała gdzieś tam w samochodzie na zewnątrz, nie wiem, bo on to później tej Kasi powiedział. Także sytuacja dramatyczna, jak ona się o tym wszystkim dowiedziała, zobaczyła ten filmik, bo on chciał od niej pieniądze oczywiście, zobaczyła ten filmik, dowiedziała się, że on ma dziewczynę, czy tam narzeczoną, czy konkubinę, to istotne, no był po prostu z kobietą, był z tą kobietą jeszcze wtedy, to po prostu dziewczyna się tak załamała, że wtedy przyszły jej myśli samobójcze, no i chciała popełnić samobójstwo. Czy miała próbę samobójczą, nie chcę już po prostu tych tematów poruszać, bo być może ona ten filmik obejrzy i nie chciałbym, żeby ta trauma do niej wracała, ale naprawdę była to bardzo poważna sprawa, ona długo to w sobie dusiła, to trwało długi czas i dopiero jak ten gadzina wysłał jej chyba drugi czy trzeci filmik, to ona wtedy dopiero z jakimś wielkim płaczem, z wielką pretensją, żalem poszła i do swojej mamy powiedziała o tym mamie, mama zgłosiła sprawę, no i sprawą zajęła się prokuratura. Kolejna kwestia jest taka, Temu chłopakowi wiem, że za bardzo nic nie zrobili, dlatego że Kasia nie chciała iść do sądu, bo ona była zdruzgotana, poza tym cały czas, no mówimy tutaj o dziewczynie, która cierpiała nie była niepełnosprawna, więc dla niej to była potężna trauma
I sprawa, wiem, że nie znalazła swojego finału w sądzie. Tam musiało dojść do jakiejś ugody w prokuraturze. Ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, że od tego zdarzenia minęło może z półtorej roku, jakoś tak około 2 lat. I niestety dziewczyna do dzisiaj do siebie już nie doszła. Nie doszła, ja mam z nią kontakt. Ten kontakt, ja już nie mogę z nią nawiązać takiego kontaktu jak wcześniej. Ja myślę, że to sprawa no, powinna trafić do jakiegoś psychologa, nie wiem, to powinien ktoś tym się zająć. Mam nadzieję, że tak się dzieje, mam nadzieję, że ona pracuje z psychologiem, bo ja tego nie wiem, ale po prostu już dziewczyna jest na tyle zamknięta, że nawet podchodzi nieufnie, może nieufnie czy coś, nie wiem, po prostu już przede mną nie chce w takim stopniu się otworzyć i uważam, że to jest potężny dramat, dlatego że to, co ja tej dziewczynie pomogłem, to jest raz, ale ona bardzo, bardzo dużo pomogła też mi. Bardzo dużo pomogła mi. Dlatego jestem jej strasznie zobowiązany względem niej. Jestem bardzo wdzięczny. Ja to jej nieraz mówiłem, naprawdę. I to jest dla mnie potężny dramat i też na to po prostu męczyłem się z tym i miałem nawet w głowie takie myśli, żeby dowiedzieć się od niej, kim on jest, pojechać po prostu i załatwić z nim sprawy jakoś tak sobie prywatnie. Miałem takie myśli, bo naprawdę jak mówię o tym, to się we mnie gotuje, dlatego że mówię to o sobie dla mnie bliskiej. Ja, no jednak to inaczej trochę człowiek odbiera. Ale Przemku, tutaj w nawiązaniu do tematu, który opisałeś, wszystkie techniki, które ten chłopak, ten gad względem niej wykonał, to wszystkie techniki, później ja zapoznałem się z działaniami sekciarskimi, wszystkie te techniki, te manipulacje on wykorzystał, czyli bombardowanie miłością, powolutku odcinanie, jeden guru, on i tylko i on miał zdanie, on zaczął oglądać moje filmiki, teksty w internecie, zaczął je podważać, jakieś tam swoje tezy, teorie, a ja później do Kasi mówię, ale przecież to jest bzdura, ale ona, wiesz, no, chodziło o to, że ja nie mogłem się do tego odnieść, bo to już było po fakcie, a jak on podważał, czyli zajmował moje miejsce, zastępował mnie, no to on wtedy w jej oczach jakby rósł, a ona może nie chciała, żeby między nami doszło do konfrontacji jakiejś może słownej, bo być może ja bym wygrał, ona wtedy by się wkurzyła, czy poczuła urażona, no nie chciała tego, więc jakby oddała całkowicie jemu kierownicę i on tutaj już tym wszystkim tak pokierował, że doszło do takiej dramatycznej sytuacji. To nie jest jedna, jedyna sytuacja, jaką ja w życiu znam. Takich sytuacji znam dosyć dużo z racji tego, iż byłem przez wiele lat przestępcą. Akurat na tych polach nie działałem, gdyż zasady, którym hołubiłem, mówiły, że tak nie wolno, że to jest niegodne, więc tutaj tym się nie parałem. Ale jeżeli, Przemku, by ktoś na moim miejscu poszedł do więzienia i posłuchał przez kilkanaście lat takich historii, to uwierz mi, że przestępcy są świetnymi, jak nie jednymi z najlepszych manipulatorami. Świetnymi. Dlaczego? Bo mają super szkołę. No jeżeli jesteś w malutkiej celi i siedzi was tam 8 na 16 metrach i wy cały czas sobie opowiadacie, jak to tam się zbajerzyło tą czy tamtą, no to po kilku latach takiego słuchania naprawdę jesteś świetnym manipulatorem i ci faceci naprawdę potrafią bardzo dobrze, jak to się mówi kolokwialnie, bajerzyć dziewczyny. No także tutaj to, co powiedziałem w nawiązaniu z tym, że właśnie idzie lato, jest ten czas, kiedy tam gdzieś wypije się drinka, idzie do klubu czy coś, naprawdę ja zalecam tutaj, żeby po prostu jakby nie odcinać się od rodziny całkowicie, nie odcinać się od przyjaciół, od bliskich, jednak mieć to łącze tak zwane, nie? I mówić, idę tu, idę tam, robię to czy tamto. Ja wiem, że takie raportowanie to może dla kogoś jest wstydliwe, ale naprawdę to czasami może nam uratować życie. Historia straszna. Oczywiście ty znasz też wiele innych szczegółów, o których nie możesz opowiadać publicznie i to jest jakby oczywiste w takich trudnych sytuacjach, szczególnie, że trafiła ona do prokuratury. Masz jeszcze parę innych takich opowieści, że tak powiem, w zanadrzu, chociażby z tym człowiekiem, który była głośna historia, który kiedyś napadł na bank, tak? I tam też była taka sytuacja, jakbyś w kilku słowach ją przybliżył, ponieważ to jest przykład tego, jak bardzo łatwo kobiety stają się ofiarami właśnie byłych przestępców, którzy, jak sam zaznaczyłeś, są specjalistami, jeśli chodzi o manipulowanie. Nawet jeśli kobieta ma świadomość tego, że ten mężczyzna ma za sobą historię kryminalisty, to i tak jest w stanie pójść za nim, ponieważ została przez niego zmanipulowana. Ludzie szukają miłości.
Człowiek jest tak przez Pana Boga stworzony, że szuka miłości. I tutaj mówimy o miłościach różnych, czyli miłości na przykład matczynej, ojcowskiej, kobiecej. Tutaj pierwsze, co bym postawił na pierwszym miejscu, to miłości Pana Boga. Ale człowiek cały czas tutaj tej miłości poszukuje. I powiem Ci, Przemku, że jeżeli chodzi o pierwszy raz karanych w więzieniu, czyli tak zwaną petkę, to są chłopacy, którzy sami czegoś przyszli się tam nauczyć. Ale kiedy ja trafiłem już do recydywistów, takich, którzy odsiadują wyroki dożywotnie, albo którzy mieli na przykład wcześniej zasądzone karę śmierci, później tą karę śmierci zamienili na wyrok dożywotni, a później na przykład dożywotnie na 25, no różnie to jest, ale mieli odsiedziane niektórzy po 30, 35 lat, to tacy faceci mają potężne doświadczenie, jeżeli chodzi o różne techniki manipulacyjne. Mają bardzo duże doświadczenie. Oni doskonale wiedzą, co kobiecie, czego kobiety szukają. One wiedzą, że kobiety są zmęczone życiem, że często są. To nawet nie jest zaniedbywanie przez męża. To nie. Tutaj nie chodzi o to. Tutaj chodzi o to, że zobacz, Przemku, żyje kobieta z mężczyzną, dajmy na to mąż z żoną. I to jest oczywiste, że oni mają w dniu jakieś obowiązki, mają jakieś zadania. Jeżeli te zadania są trudne, jeżeli są ciężkie, no to bywa, że się pokłócą. Różnie w takich związkach jest. I tutaj nazywamy w więziennym slangu to pocieszycielami, że taki pocieszyciel siedzi z boku i on cały czas jest otwarty, jest czujny i tylko czeka, aż tam się coś źle w rodzinie zadzieje i on wtedy przychodzi z tym ciepłym słowem, z tym kwiatkiem, mówi: słuchaj, ten twój mąż to tak, on cię nie rozumie, on tego, i on cały czas jest w gotowości. Kiedy taka kobieta ulegnie, no to później już dochodzi do jakichś szantaży, no do różnych sytuacji dochodzi. I mnie na przykład starzy recydywiści uczyli, jak podrywać dziewczyny, uczyli mnie nawet, jak perfumować listy. Jak perfumować list do kobiety z więzienia. Czyli uczyli mi, że jak mam ten list napisany, to żebym psiknął perfumą i nie podstawiał go, jak lecą te większe, cięższe krople, bo mogą rozmazać tusz, tylko poczekał, aż ta mgiełka będzie opadała, wtedy podkładał list na tą mgiełkę, czyli takie wydawałoby się trochę nawet banalne techniki, ale nawet takich technik mnie uczono. I recydywiści właśnie mówili, na jakich strunach kobiecych zagrać, czyli właśnie, żeby być z boku, żeby być gotowy, żeby pocieszyć. No każdy człowiek właśnie szuka miłości, gdzieś ma te trudne chwile, momenty. I co się działo? Siedząc w więzieniu, zauważyłem, że niemalże wszyscy z tych, którzy odsiadywali bardzo duże wyroki, czyli wyroki 25 lat za zabójstwa, za morderstwa, za różne sprawy, oni wszyscy korespondowali z kobietami. Albo byli w jakichś takich związkach, gdzie kobiety ich odwiedzały, albo byli w takich związkach, że korespondowali z kilkoma kobietami. No różnie to było. Też nie chcę mówić, że wszyscy robili źle, dlatego że z tego też wychodziły związki, które przetrwały. To nie jest tak, ale akurat tutaj stricte mówimy o manipulacjach. Także jeżeli chodzi o manipulacje, to ja osobiście byłem ich uczony przez recydywistów, którzy uczyli mnie, jak podrywać kobiety, dlatego że no, mnie uczono, że mówili: Paweł, słuchaj, jak idziesz do więzienia, no to tą kobietę zostaw, dlatego że będziesz w więzieniu siedział, jakbyś miał plecak, na plecach 20-kilowy. Czyli daj sobie spokój, zostaw ją. Ja znałem recydywistów, którzy byli na przykład 5 razy żonaci, 6 razy żonaci, czy tam jeszcze więcej. I oni z momentem, kiedy przychodzili do więzienia, on to od razu zrywał ten związek, czy to był konkubinat, czy to był jakikolwiek, zrywali, żeby po prostu się nie męczyć, a po wyjściu celowali w nowe kobiety. I jak zauważ, że nawet przecież wielokrotni mordercy, to w telewizji nawet są programy, wielokrotni mordercy, którzy dopuścili się strasznych rzeczy, oni korespondują z kobietami, które ich odwiedzają w więzieniu. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że to są ludzie już, którzy powinni być w społeczeństwo przekreślone, ale przede wszystkim, co powinno iść jakby w równowadze z sercem, to jest rozsądek. To musi być rozsądek, bez względu na to, czy ktoś jest kryminalistą, czy kogoś po prostu poznajemy za granicą. To, o czym wcześniej mówiliśmy, że jadą dziewczyny z Polski, ona zobaczy kogoś, kto ma ciemną karnację, ona już jest zakochana, bo to jest jakiś tam egzotyczny facet i tak dalej, i tak dalej. Jak pomieszka w Londynie na przykład te 5, 6 czy nawet kilka lat, ona się rozejrzy, że ich jest tam mnóstwo i że w sumie ten pierwszy taki zachwyt mija i wtedy jakby dochodzi do głosu rozsądek, ale czasami już, no, to może źle
źle zabrzmi, że za późno, dlatego że ona na przykład ma jedno lub dwoje dzieci, ten związek często nie przetrwał, dlatego że różnica kultur, no i ona wraca z tymi dziećmi do Polski, no i tutaj jakby sama musi te dzieci wychowywać, więc ja nie chcę tego, żeby to było odbierane w negatywie, ale cały czas rozmawiamy o tym, że jednak powinien być zachowany rozsądek. Ja wiem, że to jest trudno, ale to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. No, ja też byłem w różnych w życiu sytuacjach, różnie się zachowywałem, ale kiedy stawiałem Pana Boga na pierwszym miejscu, to mi lepiej szło. Chodziłem po prostu do spowiedzi, chodziłem na adorację, patrzyłem jakby Panu Bogu w oczy, no i wtedy Pan Bóg jakby doprowadzał mnie do porządku, albo spowiednik mówi: Paweł, słuchaj, tak nie można, tu się zatrzymaj, tu idź w inną stronę i tak dalej. Także piszą, korespondują dziewczyny z przestępcami za najgorsze przestępstwa, za mordowanie na przykład dzieci. No wyobraź sobie, Przemku, kobietę, która chce być z facetem, który zamordował ileś tam dzieci i ona czeka, aż on wyjdzie na wolność, żeby z nim wziąć ślub. No, to są mocne jakieś tam postanowienia i to nie są kobiety, które są jakieś chore psychicznie czy coś, ja nie chcę tutaj mówić chore w negatywie, tylko chodzi mi o to, że no, takie decyzje powinny być jakby przetestowane przez czas. Jeden czas to jest czas w więzieniu, a drugi czas to jest czas, kiedy my zostajemy poddani próbie, czyli wychodzimy na wolność, zderzamy się z wolnością i taki facet, który siedział w więzieniu, miał klapki na oczach i on widział tylko tą jedną dziewczynę, on raptem wychodzi i widzi ich tysiące. I czy teraz on wciąż będzie miał te klapki i będzie patrzył na nią, czy jednak zacznie się rozglądać? Ja wiem z doświadczenia, że najczęściej się rozglądają. Najczęściej. Co innego jest, jak kogoś poznasz na wolności, czyli jak jest dużo ludzi, a co innego, jak wychodzi, on ma klapki na nią. No i tuż przed moim opuszczeniem więzienia w Jeleniej Górze była taka sytuacja, że zakochała się dziewczyna w chłopaku, który pracował tam akurat w radiowęźle, czyli zajmował się tam radiem więziennym. I ta dziewczyna miała dwójkę dzieci. Ona go odwiedzała przez kilka lat, tego chłopaka. Pamiętam ich akurat, bo ich często widywałem na widzeniu. Trzymali się za ręce, patrzeni w oczy, te dzieci biegały i kilka lat to trwało. Kiedy on wyszedł, poznał dziewczynę, która tańczyła z pole dance na tej rurce czy coś takiego. No wiadomo, atrakcyjna kobieta. Poszedł za tamtą kobietą, zostawił tą dziewczynę, która przez kilka lat go odwiedzała i tamta kobieta go tak wyprowadziła, że popełnił samobójstwo. Wziął pasek i powiesił się na strychu. Także do dramatycznych sytuacji dochodzi. Ja tych sytuacji naprawdę widziałem dużo, dlatego że akurat w takim towarzystwie nim się obracałem. No i do dziś mam widok ich, jak oni siedzą na tej sali widzeń, trzymają się za ręce, jak on wracał z zakupami, ta dziewczyna go bardzo wspierała. Także to są takie mocne sytuacje i dlatego ja dzisiaj odwiedzam więzienia i mówię tym chłopakom, że można inaczej. Że można inaczej, że da rady inaczej, że to nie musi być wszystko budowane na jakichś gruzach, że można wytrwać, że, no bo w Przemku też często jest tak, że ta kobieta jak zostaje sama, ona jest rozbita psychicznie, ona nie potrafi sobie z tym poradzić, wchodzi w alkohol, koledzy, którzy mieli ją wspierać, czyli wspólnicy jej faceta, którzy mieli ją wspierać, przychodzą do niej z flaszką, raz, drugi, trzeci, a kobiety mają słabszy organizm, więc one w ten alkohol wchodzą bardzo szybko i ich organizm jest bardzo szybko dewastowany. I co wtedy się dzieje? I wtedy dzieci idą do domu dziecka. Ja odwiedzam te domy dziecka, ja rozmawiam z tymi dziećmi, rozmawiam z tą młodzieżą i właśnie często tam pada to, że rodziców mają gdzieś w zakładach karnych, czy jakieś takie, no, różne są dramaty życiowe. Ja te dramaty znam, to nie jest dla mnie jakieś nowe. Dlatego no, staram się co mogę, czyli jeżdżę do tych więzień i mówię: słuchajcie panowie, to może być inaczej. No po co wasze dzieci ma wychowywać państwa, jak możecie wy to zrobić? To jest oczywiście kropla w morzu, no każdy robi swoje, ale tych dramatów jest naprawdę dużo. I teraz właśnie w sezonie letnim grasują te, wiele sekt grasuje. Ja dostałem w swoim życiu dwa razy w życiu ulotki sekciarskie pod kościołem. Pod katolickim kościołem, gdzie była msza, ja akurat stałem na zewnątrz i podeszła do mnie jakaś grupka i rozdawali ulotki, ja wziąłem te ulotki, te ulotki są bardzo podobne, one są zwodzące. To nie jest tam, że tam napisane sekta, tylko że czy ufasz Bogu, jakieś takie pytania zaskakujące czy coś. Tych sekt jest dużo też na internecie. Też w internecie jest dużo i tam ludzie po prostu wchodzą bezwiednie, bo zobaczą obrazek Jezusa Chrystusa i od razu to wchodzą. Ja patrzę, to jest sekta, ta chińska na przykład sekta, tam jest moich znajomych na przykład 400 czy 500 osób na tej grupie i po prostu bezwiednie jakoś tak wchodzą w to, ale nie zdają sobie sprawy, że
przez słuchanie i przez patrzenie nawet na złe rzeczy, no gdzieś to w nas wchodzi, później w nas żyje, że tutaj trzeba po prostu być bardzo ostrożnym. Ja tu mówię już z takiej strony jakby fachowca, jeżeli chodzi o właśnie o zagrożenia duchowe, a nim nie jestem, bardziej nie jesteś ty, dlatego to, co ja mówię, to tylko są takie sygnały. Tak, tym bardziej, że ten temat będziemy jeszcze tutaj sobie rozwijać. Ja wciąż mam przed sobą tę książkę Zagrożenia i wypaczenia życia zakonnego, ale to dotyczy również wspólnot, które działają na przestrzeni, że tak powiem, czy w przestrzeni Kościoła katolickiego. Ta książka jest napisana przez przeora Wielkiej Kartuzji, ojca Dysmasa de Lasmusa, który zresztą przeprowadził wywiad, tak, z kardynałem Robertem Sarachem właśnie w tej książce Moc Milczenia. Książka jest dramatyczna, książka jest bardzo mocna. Tu też, podobnie jak w twojej wypowiedzi, Paweł, są fakty. I co się przewija? Przewija się najczęściej taki problem, że sekta formułuje się wokół jakiegoś lidera, który zaczyna, albo ma z nadania wspólnoty autorytet, albo sam zaczyna ten autorytet sobie nadawać. A że jesteśmy w epoce, gdzie brak autorytetów, to bardzo często jesteśmy w stanie właśnie tutaj trochę w sposób irracjonalny pójść za autorytetami, które nie są autorytetami, które po prostu nas zwodzą. A zatem kult lidera to jest pierwsza taka cecha sekt, która już daje nam dużo do myślenia. Kolejna sprawa to jest właśnie takie poczucie wyjątkowości, poczucie, że oto jesteśmy, prawda, w jakiejś wspólnocie, która przerasta Kościół, prawda, i my teraz będziemy nawracali biskupów, papieży, będziemy nawracali księży, nasza wspólnota wręcz została założona przez aniołów, trochę tutaj przerysowuję, żeby jakby uchwycić to, o czym dzisiaj mówimy. To jest również sekciarskie, poczucie wyjątkowości, poczucie, o właśnie, wyższości, które towarzyszy tego rodzaju sektom, które bardzo często po prostu zrywają z Kościołem, chociaż odwołują się do Pisma Świętego, ale je interpretują po swojemu. I tutaj, Paweł, nie wiem, czy chciałbyś opowiedzieć o tej historii tego człowieka, który był, no, w mediach była ta sprawa bardzo, bardzo mocno analizowana, mianowicie tego bandziora, który zastrzelił, prawda, gdzieś tam przy rabunku, gdzieś tam, jeżeli chodzi o bank, napad na bank, coś mi opowiadałeś o tym, tak? Ale nie wiem, czy chcesz to opowiedzieć, tak? Mówię, wiesz, trochę naokoło, żeby tutaj nie powiedzieć, o kogo chodzi, ale sprawa jest bardzo, bardzo medialna i myślę, że każdy z nas o niej słyszał, a również ten człowiek, no, zwodził innych. Chodzi o to, że dla więźnia, dla przestępcy są dwa rodzaje sprawdzianów. Pierwszy sprawdzian to jest ten, jak on się zachowuje w więzieniu, gdzie jest poddawany przez ocenę komisji weryfikacyjnej, czyli komisji penitencjarnej, sądu penitencjarnego, który decyduje, że na podstawie takich oto zachowań przez tyle i tyle lat, zachowania pozytywne, wielokrotnie nagradzane i tak dalej, dajemy mu glejt zaufania i przyznajemy mu tam, dajmy na to, ileś lat warunkowego zwolnienia. Druga kwestia jest taka, co z tym człowiekiem dzieje się po opuszczeniu zakładu karnego. Ja akurat z racji tego, że jestem w tym środowisku przez wiele, wiele lat, zauważyłem, że bardzo dużo najcięższych, najtrudniejszych jakichś zbrodni było dokonywane przez osoby już wcześniej karane, czyli przez osoby, które miały coś z prawem wspólnego. Nie zawsze tak jest, ale jest tak dosyć, no niestety ta recydywa często wraca. I teraz są takie sytuacje, gdzie recydywiści, tacy jak ja na przykład, uczą się różnych technik manipulacyjnych. I ostatnio była taka sytuacja, że przyszła do mnie koleżanka i mówi: słuchaj, Paweł, ja poznałam świetnego faceta. I to nie ona jedna, bo takich sytuacji akurat miałem kilka. I poznałem świetnego faceta i tak dalej. No i zaczyna mi o nim mówić i okazuje się, że ci ludzie siedzą za potworne zbrodnie. I teraz ja z nią zacząłem rozmawiać jak fachowiec, bo ona do mnie przyszła jako do fachowca, co ja o tym myślę. A ja jej się pytam: słuchaj, jak ty sprawdzisz, czy to, co on ci oferuje, jest prawdą? Jak ty to sprawdzisz? Ja ten szablon przystawiam do siebie. Ja jestem na wolności przez 13 lat.
w tych 13 latach, jakbym miał wystawić sobie samoocenę, wiadomo, że ona by była może nieobiektywna, ale no jednak jakoś na powierzchni się utrzymuje, jednak jakieś tam świadectwo daje. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej jak na początku, bo na początku trochę mi się nogi plątały, no ale jednak jakieś świadectwo jest, ludzie mnie otaczają, tak jak wspomniałeś tutaj, moja wspólnota, czyli rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, czyli moi przyjaciele mówią: Paweł, tu jest lepiej, tu jest gorzej, tu popraw i tak dalej. Jest jednak jakieś świadectwo. A tu przychodzi do mnie jedna, druga, trzecia dziewczyna, mówi: Paweł, ja się zakochałam, facet siedzi w więzieniu, on ma dożywocie albo to, i on mi mówi to czy tamto. Ja mówię: słuchaj, no w więzieniu wszystko można powiedzieć, nie ma z tym żadnego problemu. Ja jestem od tego, żeby tym ludziom dawać szansę, ponieważ mi ktoś kiedyś dał szansę, zaufał mi i dzięki temu uratowałem swoje życie. Dzięki temu, że ktoś mi zaufał. Pierwsze co, to była kwestia nawrócenia, czyli to, że Pan Bóg mnie dotknął. Druga kwestia jest to, że między tymi wieloma ludźmi, którzy mnie atakowali, którzy mi nie ufali, znaleźli się tacy, którzy podali mi rękę. Więc ja też jestem za tym, żeby tym ludziom pomagać. Ale jest jedno ale. Żeby pomagać, trzeba mieć w tym jakiekolwiek doświadczenie. Trzeba po prostu wiedzieć, trzeba porozmawiać z osobami, które więzienia odwiedzają. Ja byłem w jednym więzieniu, gdzie przychodziła do tego więzienia wspólnota, katolicka wspólnota. I teraz oni mieli pomagać więźniom. I wiesz, jak się skończyło? Że ci więźniowie, którzy byli w tym więzieniu, oni tą wspólnotę rozbili w pył. W jaki sposób? Podeszli kobiety z tej wspólnoty. Zaczęli im po prostu tam różne historie opowiadać, porozkochiwali je, zaczęli je nakręcać na przynoszenie różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu te kobiety później były zatrzymane na bramie więzienia, kiedy próbowały coś tam wnieść. Tych sytuacji było, były dwie czy trzy, że wspólnota została rozbita w pył. Więc co jest bardzo ważne? No po prostu doświadczenie. Tam jest ważne, jak kobieta przychodzi ubrana, jak ma włosy spięte, ile ma lat. Więc to wszystko jest ważne. I teraz wchodzą ludzie niedoświadczeni, albo na przykład dostaje taka dziewczyna list od jakiegoś recydywisty, ma chłopaka na wolności, jednego, drugiego, trzeciego. Ja nie mówię, że ona coś z tym chłopakiem ma, tylko mówię, że ma chłopaka. No i teraz niech coś z tym chłopakiem się nie układa. To tamten w więzieniu zawsze na nią czeka. Zawsze czeka, zawsze jest gotowy, żeby je wysłuchać, żeby z nią porozmawiać. I ona sobie myśli: no tak, no zabił dwie czy trzy osoby, czy pięć osób, no ale w sumie trzeba dać mu szansę. I tutaj zaczyna troszkę jakby rozsądek wygasać i one wchodzą w relacje, których później nie potrafią kontrolować. Dlatego, że są w pewnym sensie manipulowane. Nie wszystkie, nie zawsze. Ja znałem takie pary, które wyszły na prostą, ale nie wolno się odcinać od innych ludzi. Czyli od przyjaciół, od znajomych, od osób, które są nam bliskie, od osób, które nam dobrze zawsze radziły. I jeżeli ktoś na przykład teraz zaczyna nas nastawiać przeciwko tym ludziom, bo jest zazdrosny o nasze wcześniejsze relacje, to coś tu jest nie tak. I ja widziałem wiele takich kobiet zmanipulowanych, które naprawdę skończyły, no nie powiem, że źle, ale naprawdę poturbowane bardzo z tych relacji wyszły. No i one później, one na dzisiaj, stąd co ja je znam, z tego co ja je znam, one są nieco zgorzkniałe. I trudno im jest teraz zaufać innym mężczyznom, bo one zostały mocno poturbowane, bardzo mocno, przez ludzi, którzy po prostu je w błahy sposób zmanipulowali. I no niestety one też w to powchodziły. To nie jest tylko tak, że to tamten człowiek jest winny, no bo każdy też powinien mieć jakiś swój rozsądek. I jeżeli tutaj nie można mówić, że tylko jedna osoba, no przecież na siłę tu się nic nie stało, nie? Także tutaj wina gdzieś też leży po stronie tej drugiej, ale tacy ludzie powinni być przeszkoleni. Powinni być wprowadzeni w temat, z psychologami mieć rozmowy i tak dalej. Nie powinien pierwszy lepszy wchodzić do więzienia, dlatego że różnie może się to skończyć. Mówię tu też o facetach, dlatego że często dzwonią do mnie ludzie z różnych organizacji, które odwiedzają więzienia, dzwonią do mnie, czy piszą maile i pytają się, jak się zachowywać w takiej sytuacji, czy w innej, jak odpowiadać na groźby, jak odpowiadać na prośby przemycenia czegoś. Bardzo dużo ludzi do mnie pisze. No ja ich tutaj troszeczkę, mając jak taką wiedzę, instruuję, co powinni robić, jak się zachowywać, żeby nie zniszczyli dzieła, które próbują tam rozpalić, no bo to jest jednak ważniejsze. Tak, pierwsza sprawa to jest doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z byłymi przestępcami. Druga sprawa to również wiedza, która dzisiaj czasami jest wyśmiewana,
ponieważ wyśmiewa się różnego rodzaju ekspertów, mówiąc, że eksperci nie istnieją, że wiedza jest do niczego niepotrzebna. Ja pamiętam, jak się formułowały pewne sekty w obrębie Kościoła katolickiego w czasie pandemii COVID-u. Niektóre z nich głosiły, że na przykład ci, którzy się zaszczepili, będą się zamieniać w zombie. To jest właśnie gnoza. Gnoza, czyli tajemna wiedza, do której ma dostęp tylko z tego rodzaju jakaś szczególna wspólnota, która mianuje siebie właśnie właścicielem, że tak powiem, gnozy, czyli z języka greckiego gnosis, wiedzy tajemnej, którą można pozyskać tylko od nich. To jest bardzo przekonywujące w takim świecie, w jakim żyjemy, gdzie mimo ogromu informacji, które do nas dociera, jednak no, towarzyszy nam jakaś szarzyzna. Wciąż jest wielu takich, którzy szukają adrenaliny duchowej, którym nie wystarcza Pismo Święte, którym nie wystarcza parafia, którzy szukają nadzwyczajności również na liturgii, nadzwyczajności w dwóch obszarach, albo tradycjonalistycznym, albo modernistycznym. Z jednej strony, prawda, mamy msze łacińskie, które no, są swego rodzaju nadzwyczajnością, w cudzysłowie łacińskie. Z drugiej strony mamy wszelkiego rodzaju msze stadionowe, że tak powiem, które ja pracowałem z młodzieżą, które się przynajmniej przez te kilkanaście lat, kiedy pracowałem z młodzieżą, msze stadionowe się w ogóle nie przekładały na obecność młodych w ich parafiach, co więcej, nie przekładały się również na obecność młodych w niedzielnych mszach świętych, ponieważ młodzi byli nauczeni, że msza święta ma być show. Kościół, jeżeli będzie konkurował ze światem właśnie w tej dziedzinie stwarzania show, to nie wygra, ponieważ świat ma dużo większe możliwości organizowania show, ponieważ msza święta nie jest show. Wystarczy zwykła msza święta, właśnie w cudzysłowie, ta parafialna, którą daje nam Kościół, i żadnej innej mszy nie potrzebujemy. To nasze serce potrzebuje, że tak powiem, nadzwyczajności, a nie zewnętrzne formy czy różnego rodzaju treści, które mają być gdzieś opięte jakąś tajemnicą gnostycką. Dlatego ten dzisiejszy temat, który poruszamy, jest niezwykle ważny, będziemy go kontynuować. Też, Przemku, zwyczajna, bo ja o tym też wspomniałem kiedyś. Kiedyś o tym wspomniałem, jak zaczęły przychodzić różne wiadomości, że to jest tajna wiedza, teraz przysłana, ja tych linków dostawałem mnóstwo i ja pomyślałem sobie, dlaczego tak ludzie się na to łapią? Dlaczego się łapią, że jeżeli setki tysięcy osób dostaje w jakimś państwie jakiś link z napisem, że to jest tajna wiedza, to powiem, dlaczego się na to łapią? I to jest właśnie próżność i pycha. Nic innego jak próżność i pycha, bo człowiek czuje się wtedy elitarny. Jeżeli ty dostajesz tajną wiadomość, która jest przemycona z jakiegoś bunkra w Chinach i tam ostatnim resztką tchu ktoś wcisnął ten guzik i on ci tą wiadomość akurat do Polski tobie wysłał i ty tą wiadomość teraz posiadasz i po prostu ty tylko, ty jedyny, no tam szepniesz komuś na ucho, no i razem się zbieracie gdzieś i wy tą wiedzę posiadacie, no to wy się czujecie lepiej. No ja akurat to analizowałem tak po swojemu, dlaczego to tak funkcjonuje. I później nawet, jeżeli któreś z tych wiadomości niosą w sobie prawdę, to one się gubią w tym wszystkim, w tym oceanie tego po prostu, tego chaosu, to po prostu prawda się gubi. Fachowcem staje się każdy, kto posiada jakąś ciekawszą nowinkę, nie? I tutaj on staje wtedy na podium albo wjeżdża cały na biało, na salę, lekko spóźniony, żeby wszyscy na niego spojrzeli. On mówi, słuchajcie, ja tu mam teraz taką wiedzę, że tylko wy, czyli te tylko 10 tysięcy osób, którzy tu na tym balu jesteście, no to ja mam teraz odsłonię przed wami tą wiedzę, no i słuchajcie, jest tak i tak, i ten jeszcze tam jakieś imię chińskie podane, czy to, no to on tutaj mnie poinformował, do Polski mi wysłał maila, że coś tam się dzieje. Ja zdaję sobie sprawę, że my tak troszeczkę trochę w tonie ironicznym, ale to nie było do śmiechu w tamtym czasie. Naprawdę, bo działy się bardzo mocne podziały wtedy, w czasie pandemii, czy nawet do teraz troszeczkę to zostało, bo dużo ludzi przyniosło Kościół do internetu. Dzisiaj w znacznej mierze jest Kościół też internetowy. Ja staram się być codziennie w Kościele. Ja mogę porobić zdjęcia, gdzie na mszy są 2-3 osoby. No to coś się stało, coś jest nie tak. I mówię, staram się być codziennie, chodzę w Warszawie do różnych kościołów i naprawdę jest słabo, więc co się stało? No Kościół przeniósł się do internetu, ja to przynajmniej tak zauważam i w pewnym sensie ja nie widzę nic złego w tym, że ludzie również się modlą w przestrzeni internetu, jeżeli mają jakieś problemy z dojściem do kościoła czy coś, ale myślę, że jedno nie powinno w żadnej mierze zastąpić drugiego. Przepraszam, że tak się wciąłem trochę, ale nie, bardzo ważne wcięcie, bo w międzyczasie pojawiło się już jakiś czas temu pytanie na czacie, czy na działanie sekty są bardziej narażone kobiety, czy mężczyźni również?
Ja uważam, z tego co ja czytałem, to kobiety, dlatego że kobiety bardziej działają emocjonalnie, czyli kobiety można szybciej zmanipulować działając na emocjach. Ja odniosę się do więzienia, cały czas będę się odnosił do więzienia z racji mojego właśnie doświadczenia tego więziennego. Nad kobietami jest trudniej zapanować w więzieniu niż nad mężczyznami. Mężczyźnie jest łatwiej przemówić do rozsądku, kobiety działają bardzo impulsywnie. I myślę, że to często nawet widać w przestrzeni gdzieś tutaj świata, że na przykład widzimy, jak kobieta gdzieś się zdenerwuje, czy coś, ona od razu robi aferę, czy coś. Mężczyzna raczej jednak podchodzi troszeczkę spokojnie, chyba że jest na jakichś środkach. Ale mówimy tu o osobach, które nic nie zażywają, no to jednak widzimy, że kobiety są bardziej impulsywne. Taka jest po prostu ich natura, więc też łatwiej jest je trochę zmanipulować, a do tego dochodzą jeszcze inne kwestie, czyli czynniki demograficzne, że kobiet jest gdzieś więcej, tak jak są stany wojny na przykład, nie? Na Ukrainie, w Rosji, czy są jakieś państwa, które walczą na wojnie, no więc te kobiety zostają same, jak one są same, no to one szukają po prostu ludzkiego ciepła, a jak szukają ciepła, wtedy wietrzą tutaj różni szakale w ludzkiej skórze swoją okazję i po prostu zaczynają roztaczać wokół siebie aurę człowieka, który pozwala im się poczuć dobrze, pozwala im się poczuć elitarnie, przekazuje im jakąś tam wiedzę, którą one uznają za prawdę objawioną i on staje wtedy na podium i powolutku zaczyna zasłaniać ten cel główny, czyli kwestię wiary, dlatego że dużo właśnie sekt opiera się na wierze w jakiś tam sposób wykrzywionej lub przebranżowionej na swoje potrzeby i on powolutku zaczyna zasłaniać tego Jezusa Chrystusa na krzyżu i po czasie widać, że on stoi na podium. I kiedy ja miałem pierwszy swój wywiad w TVP, pamiętam, to było tak grubo, dlatego że zaprosili mnie do TVP. Jeszcze dla mnie wtedy telewizja była w pewnym sensie, a tutaj to tak nazwę bożkiem, dlatego że byłem wychowany, gdzie jak ktoś mówił w telewizorze, jak ktoś mówił, no to była osoba bardzo ważna, no za komuny jeden telewizor, sąsiedzi przychodzili, oglądali i teraz jak ja patrzyłem, widziałem tą osobę, to dla mnie było coś ważnego. Ja nie jestem nauczony, że wyjmuję z kieszeni telefon, nagrywam byle co i gdzieś to puszczam w sieć. Ja raczej staram się być odpowiedzialny za moje słowa. I do czego zmierzam? Tutaj byłem zaproszony do TVP, poszedłem na adorację i długo się zastanawiałem, a później poszedłem do mojego spowiednika i mówię, proszę księdza, gdzie w tym wszystkim może być ukryty jakiś haczyk? On mówi, Paweł, w próżności. Jeżeli to ci nie pociągnie w próżności. Ja mówię, można być sławnym, ale nie być próżnym, czy coś. On mówi, można. No zobacz, Jan Paweł II na przykład, nie? Był człowiekiem pokornym, był człowiekiem skromnym i to można pogodzić, więc zacząłem tutaj bardzo u siebie zwracać na to uwagę. Dlatego, tak jak powiedziałem, Przemku, już kilka razy jestem otoczony przyjaciółmi, którzy zwracają mi czasami uwagę i mówią, Paweł, to czy to. I po prostu staram się nie iść za tymi fleszami, tylko bo wiesz, to jest ta granica bardzo taka cienka, niektórzy cię zarzucą, że masz parcie na szkło, że to, bo sami nic nie robią i ty dla nich jesteś wyrzutem, jeżeli coś robisz do innych ludzi, to jesteś dla nich wyrzutem, bo oni mają jakieś, ja mówię o tych, co mają naprawdę, nie? Oni mają jakieś poruszenie serca, żeby zrobić coś w kwestii ewangelizacji, żeby zrobić coś do innego człowieka, ale jednak strach ich gdzieś tłamsi, strach ich dusi, i nie robią tego, dlatego inne osoby, które to robią, są dla nich pewnym wyrzutem, dla mnie też, ponieważ ja w pewnych kwestiach, na pewnych polach działania czuję się niepewnie i nie przełamuję odwagi, żeby coś zrobić dla kogoś. Nie przełamuję. Czasami wstydzę się, czasami się boję i myślę sobie, nie, Paweł, wyjdziesz na durnia czy coś i czuję, że to jest jakby takie przynaglenie od Pana Boga, że Paweł powinien coś zrobić, a ja tego nie robię. I stąd wiem, że te wyrzuty są i one funkcjonują, dlatego myślę, że po prostu też czasami myślę, że ty więcej, ja trochę mniej, bo ja tak nie działam dużo w tej przestrzeni, ale właśnie to chodzi o te ataki, że jak ja później spotykałem tych ludzi albo patrzyłem, to byli ludzie po prostu jakby zamknięci. Kiedyś któryś papież powiedział, nie pamiętam już do kogo powiedział, wyjdźcie z cienia. Wyjdźcie. To chodziło chyba o jakąś sektę. On powiedział, wyjdźcie z cienia. I tak słowa we mnie wryły się, bo to on powiedział bardzo dawno temu, ileś tam lat, ile wryły się we mnie, pomyślałem sobie, Paweł, nie wiesz sam dla siebie. Twoja wiara powinna dziś pączkować, przecież Pan mu uratował ci życie. Przepraszam, że to już rozwijam się dalej w jakieś tematy, no ale tak trochę właśnie chciałem nawiązać do tego, o czym rozmawiamy. Tak, ponieważ poruszymy temat no, za jakiś czas sekty, która planowała zamach w Polsce na Jana Pawła II. Mieliśmy dzisiaj to poruszyć, ale żeby nie było wszystkiego naraz, to sobie to rozbijemy na dwa spotkania.
Tym bardziej ten dzisiejszy temat jest ważny, ponieważ jutro naszym gościem specjalnym będzie ksiądz Dariusz Stankiewicz, rekolekcjonista, którego już może kojarzycie, który głosi rekolekcje nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, który będzie opowiadał o toksycznych związkach. Ksiądz Dariusz jest teologiem, ale jest też psychologiem i ma potężną wiedzę z zakresu psychologii, jeżeli chodzi o toksyczne związki. Organizował rekolekcje, które tutaj promowaliśmy. Ksiądz Dariusz prosił, żeby mu pomóc zebrać wiernych. I powiem szczerze, te rekolekcje dotyczące toksycznych relacji do Polski, do księdza Dariusza przyjeżdżają dziesiątki osób z Niemiec, ponieważ tam na zachodzie się już o tym tak naprawdę nie mówi. W kościele się raczej już o tym nie usłyszy. A toksyczne związki niszczą człowieka od wewnątrz i są w stanie nas doprowadzić do najgorszego, już tutaj nie będę mówił do czego, żeby nas YouTube nie potraktował, prawda, żeby nas nie zbanował. Było tutaj jeszcze pytanie, czy ta sekta, o której wspomniałeś na początku, ma jakąś szerszą siatkę, w której działa? Zależy, która. W Polsce mamy, w Polsce Kościół katolicki wyodrębnił około 300 sekt, a inne grupy, które zajmują się sektami, mówią, że jest ich od 500 do 1000 sekt. Ja jestem w trakcie pisania książki, piszę już kilka lat, roboczy jej tytuł brzmi Lot Tomat. To jest taka, dla mnie to jest bardzo mocna książka, mam marzenie, żeby wydać ją za granicą. I tam właśnie będą też opisy działania sekty, będą opisy działania tego, o czym tutaj powiedziałeś, czyli toksycznych związków, będzie tam opisany człowiek, który będzie prowadził takie biuro matrymonialne, jakby powiedzieć, chyba darknet, czy jakoś się tam nazywa, że takie bardzo tajne, i on będzie sprzedawał w pewnym sensie wiedzę o kobietach, którą będzie posiadał w sposób nielegalny. Więc to takie bardzo mocne tematy. Ale po co o tym mówię? Sam jesteś pisarzem, więc mnie dobrze zrozumiesz. Chodzi o to, że pisarz, żeby napisać książkę tematyczną, w której porusza kwestie właśnie tematyczne, czyli sekt, relacji międzyludzkich i tak dalej, to żeby napisać jedną książkę, to ja uważam, że musi przeczytać, chodzi mi nie tylko o książki, ale o same materiały, różne blogowe czy inne, od 5 do 6, 7 książek musi przeczytać, żeby pozyskać materiały na dany temat. Ja mówię to o książkach tematycznych, czyli gdzieś są opisy na przykład sekt, tak jak ja w tej książce również opisuję działanie sekty, opisuję działanie toksycznych związków, bo tam akurat to będzie, widzisz, to co mówimy się wpisuje w to. Więc ja musiałem bardzo dużo tematów przerzucić, przeczytać, zaznajomić się również z poradnikami. Jak to działa, gdzie są dysfunkcje, czego człowiek szuka i tak dalej. Tutaj idziemy jakby do korzeni tego wszystkiego, również tutaj do Pana Boga wracamy, ale dużo na te tematy musiałem czytać i no tak jak mówię, od 5 do 7 książek musiałem przeczytać, żeby tą jedną książkę napisać. Jestem na gdzieś 80% i mam wielkie marzenie, że niedługo skończę, choć cały czas gdzieś nowe wyzwania wychodzą. Mam nadzieję, że im skończę. Tak, słuchajcie, będziemy powoli lądować, żeby tutaj Pawła nie przeciążyć, tym bardziej, że tutaj mi zawitała burza i mi tutaj podwiewa mnie, bo wszystkie okna mam otwarte i teraz już nie jestem w stanie, że tak, znaczy mogę tutaj Państwa zostawić i pójść pozamykać te okna, ale po co, jak może być fajniej, tu wiatr wpada. Natomiast już tak poważnie rzecz ujmując, to do tego tematu sobie będziemy wracać, tym bardziej, że ta książka, o której wczoraj wspomniałem na kanale Zagrożenia i Wypaczenia Życia Zakonnego, ona jest do przerobienia na kanał właściwie we wszystkich rozdziałach i fragmentach, jakie tutaj się pojawiają, z tegoż powodu, że jest to bardzo aktualne i myślę, że będzie coraz więcej wychodziło właśnie różnego rodzaju wypaczeń, które przynosimy, że tak powiem, do domu, a które zostały w nas, no, które weszliśmy w jakieś właśnie sekciarskie myślenie, bo to zaczyna się również w sekcie, sekciarskie myślenie, podejmowanie sekciarskich decyzji. Przynosimy to, czego doświadczyliśmy na zewnątrz, do swoich domów, do swoich domów, do swoich najbliższych i wtedy stajemy się odpowiedzialni również za to, co opowiadamy innym, nie tylko najbliższym, ale też tym, z którymi się spotykamy. Mówiąc krótko, jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, co czytamy, z kim rozmawiamy i to, co innym mówimy i co piszemy. Tu no, długi temat chociażby hejtu w internecie, ale jakby to zupełnie inny. Przepraszam, że przerwę. Proszę bardzo, Paweł.
Chciałem tylko zauważyć, mam nadzieję, że nasi słuchacze czy nasi widzowie zauważyli pewną kwestię, że to, o czym mówię, jest oparte w większości na moich doświadczeniach lub na wiedzy z książek, które no po prostu są książkami sprawdzonymi. I to nie są moje dywagacje teologiczne. Jeżeli opieramy się o kwestie, czy zahaczamy o kwestie teologiczne, ja w większości oddaję głos Tobie. Mimo iż, kiedy wszedłem na drogę nawrócenia w więzieniu, to przez 6 lat czytałem książki dotyczące właśnie komentarzy do Biblii, teologiczne, życiorysy świętych, więc jakąś tam wiedzę posiadam. Będąc od 13 lat na wolności, również czytam różne książki, więc jakąś tam wiedzę posiadam, ale staram się pewnych granic nie przekraczać, żeby właśnie nie wprowadzać kogokolwiek w błąd. Uważam, że mamy jeszcze dużo teologów, mamy dużo księży, mamy do nich łatwy dostęp, więc uważam, że to jest ich działka. Ja jak tutaj właśnie z Tobą rozmawiam, no to często po prostu pytasz mnie lub ja sam od siebie mówię, ale w większości właśnie o swoich doświadczeniach życiowych. To jest troszeczkę no inna kwestia. Myślę, że to nawet to dobrze się uzupełnia z tym, co Ty mówisz. Dziękuję. Tak, problem jest taki, że po prostu przestaliśmy, czy chcemy przestać słuchać swoich księży, chcemy przestać słuchać księży proboszczów, chcemy przestać słuchać biskupów, chcemy przestać słuchać papieża. Każdy z nas chce być papieżem, chce być biskupem, chce być proboszczem, chce być swoim spowiednikiem, będziemy się być może niedługo spowiadać przed lustrem, że tak powiem ironicznie, ale kto wie, w dobie, kiedy się rzeczywiście odrzuca wszelkiego rodzaju autorytetu, z drugiej strony paradoksalnie jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, bo człowiek jednak pragnie autorytetów, pragnie tego, żeby ktoś go prowadził, bo każdy z nas jest stworzony nawzajem dla siebie i potrzebuje również takiego wsparcia od drugiego człowieka. Autorytety są potrzebne i będziemy tych autorytetów szukać. Jeżeli nie znajdziemy ich na zewnątrz, to z samych siebie będziemy robili autorytety, no a wtedy będziemy odrzucali nawet autorytet Kościoła. Pamiętajmy, że nie będzie innego Kościoła, że Kościół i tylko Kościół jest arką ocalenia. Proszę, Pawcio. Ostatnio tu przeczytałem w internecie taką wiadomość od księdza, który prowadzi mszę trydencką. I on napisał coś takiego, że jest bardzo zdziwiony tekstami, które czyta o ludzi, którzy walczą o mszę trydencką, żeby ona była, żeby tak dostęp czy coś i tak dalej, żeby był do niej dostęp swobodniejszy. I ja wcale nie neguję tego. On też nie negował tego, że osoby, które o to walczą, że bardzo super, że o to się piją, tylko on powiedział, że on tych ludzi na tym mszy nie widzi, na tej trydencji. Ja tutaj nawiązuję też do tego, co ja mówię, że ja no mam ten czas, żeby pójść codziennie na Eucharystię. Kiedy ja wchodzę do kościoła i widzę, że ten kościół jest pusty, a internet pęka na temat tej wojny na przykład, dlaczego nie ma wody święconej, dlaczego są jakieś tam kropielnice inaczej, no tu wojny są potężne, ale ja tych ludzi nie widzę i się zastanawiam, że faktycznie coś tu jest nie tak, że każdy troszkę się tak dowartościowuje, jakby wciskając swoje 5 groszy. Uważam, dyskusja jest jakby jak najbardziej na miejscu, no ale na Boga nie zamieniajmy przestrzeni internetu na żywego Boga w kościele, bo to całkowicie nie w tą stronę. Tak, tu jest pytanie o działalność ewangelizacyjną Marcina Zielińskiego i Witolda Wilka. Pana Wilka nie znam, Marcina Zielińskiego znam osobiście. Nie będę się wypowiadał, bo Marcina znam osobiście, tylko powiem tak, że Kościół obecnie chce trochę ocieplić swój wizerunek i no właśnie chce ocieplić swój wizerunek. I na tym jakby skończę ten temat, zostawię każdemu z Państwa, żeby przedyskutował go ze swoim księdzem, proboszczem czy też spowiednikiem. I tak właśnie, czy tu jeszcze było jakieś pytanie, gdzieś mi się kojarzy, że coś takiego padło. No właśnie, pytanie odnośnie do tego, w jaki sposób możemy zachować, czy może inaczej, w jaki sposób możemy się obronić przed sektami i nie być tacy naiwni wobec no, jakichś grup sekciarskich. To w sumie tak naprawdę jest proste, czyli otoczeni jesteśmy przyjaciółmi, z którymi mamy gdzie możliwość roztrząsania takich dylematów, siądziemy w gronie przyjaciół. No, jak ja robię z książkami, ja nie wiem, czy ty tak robisz, chociaż
może nie do końca masz taką potrzebę, ponieważ bardziej piszesz książki teologiczne. Ja piszę z racji tego, iż piszę beletrystykę, więc ja, jak mam pomysł, siadam w gronie przyjaciół przy kawie, przy ognisku, przy grillu i opowiadam swój pomysł. To nie jest tak, że ja coś sobie wymyślę, idę do wydawnictwa i ja im to wtłaczam. Ja swój pomysł staram się roztrząsać jakoś na części drobne rozebrać, żeby mądrzy ludzie, którym ufam, którzy czytają książki, bo to nie każdy potrafi ocenić, ale tacy ludzie, którzy czytają, oni spojrzą na to, powiedzą: Paweł, to jest słabe, to jest dłużyzna, to jest fajne, a to ci wyszło. I wtedy tutaj we mnie zaczyna ta myśl wtedy jakby żyć, ona nabiera innego życia. No i ja uważam, że mamy doskonałe pole do tego, żeby na takie tematy rozmawiać, czyli po pierwsze jakby z przyjaciółmi, z rodziną, drugie mamy wspólnoty, trzecie mamy księdza. Ja mówię w tej gradacji, chodzi mi tutaj o dostęp, że jedno z przyjaciółmi mamy dostęp cały czas, gdzieś później spotykamy się teraz w tygodniu we wspólnocie, no a ktoś może, dajmy na teraz w tygodniu, chodzi do spowiedzi czy rozmawia z księdzem. Mamy do tego mnóstwo doskonałych przestrzeni. Ja gorąco do tego zachęcam, ponieważ ja czasami słyszę rzeczy, które naprawdę są dużą pomyłką. Dużą pomyłką. Jeszcze raz wrócę do tego, że ja pewnych granic nie przekraczam od lat, chociaż ja od lat byłem namawiany, żeby pewne tematy zrecenzować, ocenić, coś na ich temat powiedzieć. I nawet kiedy ja widzę, że jest to błąd, że to po mojemu nie jest tak, to ja do tego człowieka mówię: słuchaj, idź do swojego spowiednika. Wszystkie moje działania w internecie były ukierunkowane i są ukierunkowane na to, by ludzie kierować do konfesjonału, do spowiedzi, do sakramentu pojednania, na mszę świętą, a nie na to, żeby te oczy były zwrócone na mnie, no bo co ja tym ludziom powiem? Ja to powiem trochę swoich doświadczeń, opowiem jakieś historii, koniec, kropka. A tak naprawdę, no to jakie to jest porównanie do Pana Boga Wszechmogącego? Myślę, że tutaj nie ma żadnego polotu i myślę, że w tych kategoriach nikt tego nie rozpatruje, co my tutaj robimy, no bo my raczej rozbieramy pewne kwestie takie, gdzie ktoś już się pogubił, nie? Gdzie ktoś czegoś poszukuje, a nie staramy się tutaj jakby przysłaniać Pana Boga. Tak, i myślę, że ty również masz, Paweł, zawaloną skrzynkę mailową różnego rodzaju świadectwami osób, które się wplątały w różnego rodzaju, że tak powiem, wspólnoty sekciarsko-podobne, czy zmierzające w stronę sekty również w przestrzeni Kościoła katolickiego. Te maile, no ja mam ich mnóstwo na skrzynce, zazwyczaj te osoby są już prowadzone przez swoich kapłanów i spowiedników, ale bardzo często jest tak, że po prostu już do tych spowiedników nie chodzą, że już wspólnota stała się rodziną. Powtórzę to, co wczoraj powiedziałem w materiale dotyczącym powstawania sekt w obrębie Kościoła katolickiego. Żadna wspólnota nie jest naszą rodziną i żadna wspólnota nigdy nam rodziny nie zastąpi. Jeżeli jakiś lider mówi, że wspólnota jest twoją rodziną, to może mówić to w cudzysłowie. Absolutnie żadna wspólnota nie jest naszą rodziną w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wspólnota jest tylko takim wsparciem w drodze do nieba. Prawdziwa wspólnota to jest nasza rodzina, ta dosłowna, i parafia, na której terenie mieszkamy. To są te dwie najważniejsze wspólnoty, w obrębie których może się pojawić jakaś trzecia, w której, że tak powiem, z innymi zmierzamy do nieba w konkretnym jakimś charyzmacie, ale to jakby już jest zupełnie inny temat, o który zresztą będziecie mogli spytać jutro księdza Dariusza, który również bardzo dużo widział na Zachodzie, nie wiem, czy będzie chciał o tym akurat opowiadać, również mieszkał kilka lat w klasztorze zamkniętym jako kapłan z zakonnikami właśnie w takim wyciszeniu, ale to jutro, jeżeli chodzi o toksyczne związki. No i cóż, czy tu jeszcze jakieś pytanie jest? Chińska sekta, tu już tutaj ktoś pisał, Boga Wszechmogącego, czy oni tam się zwą, tak, to proszę na nich uważać. No i cóż, myślę, że Paweł, czy masz jeszcze tutaj nam coś do powiedzenia, do podsumowania tego, o czym mówiliśmy? Jeżeli chodzi o kwestię sekt, moglibyśmy na te tematy rozmawiać bardzo długo, to jest na kilka odcinków. Ja mówię tylko o doświadczeniach, te, które ja mam. Kolejna kwestia jest też taka, że musimy uważać na to, że w przestrzeni internetu działają ludzie chorzy psychicznie. O, właśnie. Bo też takie osoby są i ja z takimi osobami spotkałem się kilka razy. Z osobami chorymi psychicznie. I powiem wam teraz historię o osobie niechorej psychicznie, dlatego że musimy też uważać na to, iż w moim odczuciu
działają w internecie osoby opętane. I ja zdaję sobie sprawę, że o opętaniu kogoś powinien zadecydować ksiądz egzorcysta. Ja to mówię w 100% i ja tą rację przyznaję. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja zdaję sobie sprawę, że tu jeszcze jest rozgraniczenia między zniewoleniami, opętanami i tak dalej. Ja to wszystko zdaję sobie z tego sprawę. Jednak nie możemy tego wykluczyć, że takie osoby w przestrzeni internetu, musimy na to uważać. Ja byłem świadkiem sytuacji, gdzie ludzie w internecie, dajmy na to na fejsie, spowiadali się fejkowym kontom. Ktoś sobie założył konto, że jest księdzem, ten ktoś w ogóle nie sprawdzał, z jakiej parafii, czy on tam funkcjonuje, czy jest takie nazwisko, i po prostu spowiadali się osobom na fejkowych kontach. Później ci ludzie z tych fejkowych kont szantażowali tych, którzy u nich się spowiadali. Wybuchały z tego potężne afery. Ja to mówię ze swojego doświadczenia, bo jestem już na fejsie 13 rok, więc dużo tam przeżyłem i byłem świadkiem takich sytuacji, więc naprawdę na to uważajmy. No bo takie sytuacje mają miejsce. To dla kogoś by się wydawało kuriozalne, ale dużo takich sytuacji było, więc na to trzeba uważać. No i kolejna kwestia. Pamiętam kiedyś, napisała do mnie, załóżmy kobieta, ja mówię to, co było napisane. Sprawdziłem jej konto, pani miała tam 70 lat i ona do mnie napisała, była moją znajomą na fejsie, napisała do mnie: panie Pawle, ja bardzo pana proszę o pomoc, żebym pan mi pomógł. A ja mówię, ale w jaki sposób? Tak byłem zaskoczony, że ona do mnie z taką wielką, może nie pretensją, ale z takim rozżaleniem, z takim smutkiem, żalem, i pisała do mnie, żeby mi je pomógł. Ja zacząłem z nią korespondować, ale ja pamiętam, wtedy mieszkałem w Londynie i ja jechałem do pracy, więc ja pokonywałem drogę do metra, później metrem do pracy, więc to był dla mnie taki czas, gdzie nie do końca mogłem się skoncentrować, ale ona pisała do mnie, żeby mi je pomógł. No ja tutaj odpisuję, jak mogę pomóc. Ona mówi: proszę pana, bo jest bardzo trudna sytuacja, w mojej parafii jest ksiądz, no, który niestety jest podejrzewany o pedofilię. Mówię: ale kto go podejrzewa? No właśnie ja. Ja to mówię w potężnym skrócie, dlatego że nie chcę tutaj tego przedłużać. Ja mówię: ale co się stało? No mówi: no wie pan, bo mój wnuk poszedł do spowiedzi, ten ksiądz go wypytywał o takie i takie rzeczy. Ja mówię: proszę panią, no ale no pierwsza spowiedź, no to ten ksiądz musiał tego chłopaka jakoś poznać, musiał rozeznać, czy on ma jakieś problemy, czy nie ma, to jest jednak pierwsza spowiedź, no a poza tym może ten chłopak coś wymyślił. A ona mówi: nie, on nic nie wymyślił, bo ja to wiem na pewno. To ja mówię, to trzeba iść do tego kapłana i z nim porozmawiać, no najlepiej pójść i zobaczyć, jakie on ma do tego stanowisko, jak on się do tego odniesie. Czy wnuk może troszeczkę przyjaskrawił sprawę? Nie, on nic nie przyjaskrawił, bo ja mam to nagrane na dyktafon. I tutaj się trochę zdziwiłem, bo mówię: no kto idzie do pierwszej komunii z dyktafonem? No, czyli tak zaśmierdziało mi to ustawką, ale tak jak mówię, jechałem metrem, więc trochę miałem myśli rozbite. W Londynie ten metro jest nabite ludźmi, więc tam jest bardzo ciasno. Więc tutaj ta konwersacja nasza była utrudniona. I ona mi pisała właśnie: czy pan mi pomoże? Wiesz, takie słowo od kobiety w starszym wieku, którą mam znajomych, czy ja jej pomogę? Oczywiście powiedziałem: pomogę pani. Co mogę dla pani zrobić? Ona mówi: panie Pawle, no trzeba tą sprawę ujawnić. Ja mówię: proszę panią, dlatego trzeba ujawniać przez policję, najpierw pójść porozmawiać z tym kapłanem, albo z jego biskupem, czy tam z proboszczem, albo na policję od razu. No i ona tutaj ze mną rozmawiała i: czy pan mi pomoże? Pomoże. Cały czas to pomoże się, żebym ja jej pomógł. Ja mówię: ale w jaki sposób? Niech pan ujawni, że on jest pedofilem. Ja mówię: ale jak ja mam to zrobić, jak ja nie mam ani dowodów, ani nic? Ja mam nagranie, mój syn, wnuk to nagrał coś tam mi znaczy, że ja mam te teksty, mogę panu wysłać, bo nagrania nie, ale te teksty. Ja mówię: proszę pani, ja w życiu czegoś takiego nie ujawnię. Ona chciała, żebym ja to opublikował na siebie, na profilu, bo ja miałem dużo osób, dużo znajomych, 5 tysięcy, więc ona chciała, żebym to publicznił. Ja mówię: proszę pani, ja tego nie zrobię. I wyobraźcie sobie, że ona mnie prosiła o to, prosiła, a później zauważyłem, że staje się powoli agresywna. I mówi: jak tego nie ujawnisz, to będziesz siedział razem z nim. Proszę podać mi nazwisko tego kapłana. Ja sprawdziłem, faktycznie taki kapłan był, funkcjonuje, mam go wśród znajomych. I zauważyłem, że jest. I mówię: ale ja nie mogę tego upublicznić. Ja nie mam na nic dowodu. Ona mówi: jak tego nie zrobisz, to skór będzie siedział razem. I po prostu zaczęła być bardzo agresywna, jakby zmieniła całkowicie twarz.
I mi tutaj już się zapaliła kontrolka, właśnie tu znajomość tych zagrożeń duchowych. Miałem też również kontakt z osobami, które były i zniewolone, i z różnymi innymi, więc trochę to doświadczenie u mnie tutaj zagrało rolę. Ja mówię, coś tu jest nie tak i mówię, proszę panią, ja pani pomogę i być może nawet coś tutaj ujawnię, nie powiedziałem co, ale proszę powiedzieć jedno słowo. A ona mówi, jakie? Ja mówię, proszę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem. A i była chwila ciszy i padło takie coś. Jezus Chrystus jest twoim Panem. Czyli taka zagrywka, że moim Panem. Ja odpowiedziałem, kończymy rozmowę, nie mam o czym rozmawiać, proszę iść tam do proboszcza, na policję, do widzenia. Wyłączyłem, zablokowałem. I teraz różnie to można odebrać, różnie można o tym myśleć. Ja powiedziałem o tym w nawiązaniu do tego, że funkcjonują w internecie osoby chore psychicznie, osoby z różnymi zniewoleniami, różni ludzie i po prostu też trzeba mieć na to jakieś rozeznanie. Trzeba te konta jednak jakoś tam w jakiś sposób weryfikować, tym bardziej kiedy, no ja zostałem kilka razy oszukany też na pieniądze, były różne sytuacje, gdzie pisano do mnie, ale to mówię, to na inny temat, nie chcę już tego rozwijać, ale po prostu badajmy, z kim mamy do czynienia. No szokujące ta opowieść ostatnia twoja, chociaż jest ich dużo więcej, ale będziemy je tutaj w małych dawkach przekazywać, żeby. Przepraszam, jeszcze ja z tym księdzem się skontaktowałem, ja mu napisałem o tej sytuacji, on powiedział, że nic takiego nie mogło mieć miejsca, to był jakiś inny czas i on nie zna w ogóle tych ludzi i tak dalej, także on mi się z tego wytłumaczył, go poinformowałem, także nie, że to zostawiłem, tylko faktycznie odezwałem się do tego kapłana, był bardzo, bardzo zszokowany był tą sytuacją, ale nie chcę to już rozwijać, ale miałem kilka też podobnych, także naprawdę uważajcie na to. Postaram się zaprosić na kanał prawnika, którego ty, Paweł, mi podesłałeś, który broni księży pedofilów, oskarżonych o pedofilię, którym no po prostu udowodniono, że są niewinni. I właśnie od tej strony prawnej również porozmawiamy na temat tych różnego rodzaju ataków, które przepuszcza się na Kościół, używając tej właśnie takiej maczugi pedofila, prawda? Przemku, ja znam ten temat, nie mówię o tym teraz człowieku, którego ci podesłałem, nie o nim, ale tak naprawdę znam ten temat od podszewki, czyli z mojej strony, tej przestępczej i sprawa wygląda tak, że jeżeli jest dowiedziona niewinność takiego księdza na dobrą sprawę, on w pewnym sensie i tak jest skończony. Także tylko to chciałem powiedzieć. No. On i tak jest skończony, bo ludzie i tak swoje w głowach mają. Także to są bardzo, bardzo trudne sytuacje. To już skoro jesteśmy w tym temacie, to może jeszcze jakby tutaj go pociągniemy dalej, ponieważ no, mówiłeś, że w więzieniu były bardzo konkretne zasady, jeżeli chodzi o orzekanie, czy ktoś jest pedofilem. Tak. Czy mógłbyś wyjaśnić właśnie, przybliżyć, czym to się różni od tych oskarżeń, które się tak swobodnie rzuca w kierunku kapłanów? W więzieniu za każde słowo człowiek odpowiada. Za każde. Jeżeli wypowiesz do drugiego człowieka przykładowo przekleństwo lub że oskarżysz go, że ci ukradł mydło, pastę do zębów, cokolwiek, ponosisz za to bardzo, bardzo surowe konsekwencje, łącznie z tym, że możesz wylądować w szpitalu. Bo jeżeli ty komuś ukradłeś pastę do zębów, to możesz zrobić wszystko, bo jesteś po prostu nie fair. Także tu nie ma karty ulgowej. Ja widziałem ludzi, którzy byli niszczeni dosłownie za parę złotych. Niszczeni to takie słowo, które tutaj wziąłbym w nawias, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że dowiedziono tym osobom, że zachowały się nie fair w bardzo drobnej sprawie. I teraz wracamy do tematu, który poruszyłeś. Oskarżenia, jakiekolwiek oskarżenia w więzieniu przez osoby z zewnątrz, czyli przez sąd, czy jakieś tam osoby oskarżycieli cywilnych lub oskarżenia przez współoskarżonych, czyli innych więźniów, są bardzo, bardzo szczegółowo rozpatrywane przez tak zwany sąd więzienny, czyli tak zwaną rozkminkę, w której uczestniczą wszyscy, czyli grypsujący, na danym oddziele, czy na danym pawilonie, albo czasami nawet na całym więzieniu, gdzie siedzi 2000 osób i oni rozkminiają jedną sprawę, bo ktoś na kogoś powiedział, że ten zachował się tak czy inaczej. I tu nie może być jakichś niedomówień. Sprawa musi być wyprostowana i wyjaśniona do ostatniego grosza. Nie ma czegoś takiego.
I ja byłem nauczony, ja w takich zasadach wzrastałem i teraz to, co ja się, z tym, z czym ja się zderzyłem na wolności, to był dla mnie w pewnym sensie dramat. Jak ja zauważyłem, jak ludzie lekko rzucają oskarżenia, jak lekko w ogóle rzucają słowa. Słowo wypowiedziane w świadku przestępczym, kiedy mówi jeden do drugiego, czyli ludzie, którzy w pewien sposób się szanują, mówią słowo, czyli domawiają się na temat jakiejś umowy, to jest bardzo wiążąca sprawa. I teraz, jeżeli ja tego słowa nie dotrzymam, to mnie czekają bardzo poważne konsekwencje. I to, co ja spotkałem w środowisku, nawet tym naszym katolickim, to trochę mnie zażenowało, bo pomyślałem sobie, no tutaj mamy jednak inne standardy. I teraz na przykład kiedyś w więzieniach, w kodeksie karnym było coś takiego jak wyroki w zaostrzeniu. Czyli więzień recydywista otrzymywał wyrok w zaostrzeniu, ale też osoby publicznego zaufania, czyli sędzia, policjant, jakieś takie osoby, które były ludźmi publicznego, on miał wyroki w zaostrzeniu. Ja w pewnym sensie uważam, że to powinno wrócić, chociaż to było postrzegane, że nie powinno prawo różni ludzi traktować i tak dalej, ale tu mówimy o czym innym. W więzieniu, w półświadku przestępczym sprawa musiała być wyjaśniona co do zera. Jeżeli nie była wyjaśniona, nikt nie ma prawa na tamtego człowieka powiedzieć, że jesteś taki, siaki czy owaki, bo sam narażał się na bardzo duże niebezpieczeństwo. To, co tutaj ja przeżywam teraz w tym świecie, nawet naszym katolickim, jest dla mnie trochę smutne. Dlatego, że bardzo szybko się rzuca oskarżenia i później macha się na to ręką, bo tam wybuchła inna sensacja, więc zostawmy tego człowieka, nieważne, że go opluliśmy, lecimy tam dalej, bo tam się teraz jakieś zarzewie rozpaliło nowej afery czy coś, no świat dzisiaj tym żyje. No i niestety nas troszeczkę też to dotyka, co jest bardzo, bardzo smutne. I ja w porównaniu to, czego byłem nauczony w więzieniu, a to, co zderzyłem się na wolności, to jest bardzo duże rozgraniczenie. Tak, dzięki Paweł za ten jeszcze wątek tutaj, który rozwinąłeś i nam omówiłeś. Myślę, że na tym się, że tak powiem, przynajmniej dziś zatrzymamy, bo już prawie półtorej godziny sobie tutaj wisimy na linii. Bardzo Ci Paweł dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, za tę historię, za to, że dzielisz się z nami tym doświadczeniem, które jest częścią Twojej historii i z tą historią no, jesteś w tym, co dzieje się w Twoim życiu tu i teraz. I też z innego jakby punktu widzenia możesz spoglądać i na Kościół katolicki, i na wiarę, i na tych, którzy w Kościele są. Tak więc Paweł, wielkie dzięki za to, że nam poświęciłeś dzisiaj tak dużo czasu. Zapraszamy Cię jak najczęściej. My się, Paweł, widzimy w sobotę na żywo tutaj u mnie, prawda? To tak już Ci tylko przypominam, żebyś tu dotarł z Moniką na 16:00. Natomiast, no właśnie, żeby to wszystko spójnie zamknąć jakąś klamrą, taką klamrą, która też powinna spinać nasze życie, no to zakończmy to nasze spotkanie modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Rito, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Kolejny temat, jaki sobie tutaj z Pawłem omówimy, poruszymy, to będzie właśnie kwestia pewnej sekty, która w Polsce organizowała zamach swego czasu na Jana Pawła II. Ale to w przyszłości. Jutro o 19:00 gościem specjalnym będzie ksiądz Dariusz Stankiewicz, z którym będziemy rozmawiać, czy właściwie ksiądz Dariusz będzie opowiadał o toksycznych związkach, o tym, czym one są, jak sobie z nimi radzić, jak z nich wyjść i oczywiście będzie możliwość zadawania pytań księdzu Dariuszowi na żywo. Tak więc jak najbardziej zapraszam jutro na godzinę 19:00. Ksiądz Dariusz odprawiał w intencji naszego kanału mszę świętą, bo dzisiaj wraca z Medjugorje. W Medjugorje odprawiał mszę świętą za nas wszystkich, za tych, którzy nawet czasami na chwilkę wpadają na kanał Moc Słabości. Oni wszyscy byli objęci właśnie tą modlitwą kapłana podczas Eucharystii. A zatem bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za pytania, za bardzo ważne treści, które zamieszczacie w komentarzach, za to, że się dzielicie naszą swoją wiarą z nami, że również od Was się wiary możemy uczyć i że razem zmierzamy do nieba. A zatem wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Pozdrawiam.